Sztucznej inteligencji mówiliśmy już wielokrotnie, tym razem przyjrzymy się temu tematowi z nieco innej perspektywy, z perspektywy menadżera, który zarządza firmą nowoczesną, bo opartą o sharing economy. Dzisiejszy odcinek poświęcimy tematowi pracy zdalnej, wspomnianej ekonomii współdzielenia, no i oczywiście sztucznej inteligencji. Przed mikrofonem Przemysław Budnicki z WorkBee, Karol Bancerz, no i jak zwykle Karol Bartkowski. Dzień dobry, witajcie. Cześć, witajcie. Przemku, powiedz proszę, czym tak naprawdę zajmuje się Twoja firma? WorkBee jest pewną odpowiedzią, czy właściwie można powiedzieć pewnym rozwinięciem naszych doświadczeń z obszaru call center, którymi zajmowaliśmy się przez kilkanaście lat i zauważeniem takiego bardzo silnego trendu, który mówi, że praca staje się coraz bardziej zdalna, rodzaje pracy się też zmieniają, w związku z czym żeby nadgonić i żeby dogonić świat, to trzeba rozwinąć trochę zakres, czyli wyjść poza call center, a zauważyć, że w ogóle praca za chwilę będzie zdalna, całkowicie zdalna. No i wygra ten na rynku, kto będzie umiał w odpowiedni sposób dostarczyć taki interfejs pomiędzy pracodawcą, czy tym zlecającym, a pomiędzy pracownikiem. Okay. I tak stworzyliśmy właśnie WorkBee. Okay, ale nie jesteście jedyną firmą, która pracuje w trybie zdalnym, prawda? O, zdecydowanie nie jesteśmy taką firmą. Myślę, że w tej chwili jest ogromna ilość firm, która pracuje zdalnie. Nawet powiedziałbym, że te, które jeszcze nie pracują zdalnie, to albo rozwiną tą umiejętność, albo za chwilę będą musiały ograniczać swoje działanie. Może nie tyle upadną, ale po prostu nie będą miały pracowników, dlatego że w pewnym sensie zdalność pracy staje się wymogiem. Okej, no dobrze, a w takim razie mówisz o tym, że wywodzisz się z obszarów call center. Zdradzisz może jakie projekty, jakiego typu projekty realizuje Twoja firma? Czy moja firma, ja i razem z moimi wspólnikami realizowaliśmy dużo projektów. Sam prowadziłem też call centra na poziomie kilkuset stanowisk. Natomiast moi wspólnicy też brali udział w bardzo dużych projektach, które wspólnie potrafiły w jednym momencie mieć w okolicach 1200 stanowisk w kilku krajach na świecie. I to były nasze doświadczenia w branży telekomunikacyjnej, więc to były nasze takie doświadczenia, które były bardzo, powiedziałbym, klasyczne, tak? Czyli sprzedaż i obsługa klienta przez telefon. No dobrze, ale jeżeli mówimy już o takiej pracy zdalnej, co według Ciebie jest efektywniejsze, jeżeli chodzi o realizację tego typu projektów? Czy obsługa klienta, a więc połączenia przychodzące, czy jednak telesprzedaż? To wiesz, ja sobie zadaję pytanie zupełnie inaczej. To znaczy nie zadaję sobie pytanie, co jest efektywniejsze, tylko zadaję sobie pytanie, co można robić i jakimi zasobami, bo problemem głównym, jaki w tej chwili mamy, jest to, skąd wziąć zasoby. I nasi klienci też dokładnie z tego samego mają te same problemy. I myślę, że to jest jednym z powodów, dla którego w ogóle branża call center cały czas dobrze się ma. To znaczy duże firmy nie są w stanie szybko dostosować się do zmiany, jaka jest na rynku, nie potrafią zarządzić albo być atrakcyjnym dla pracowników według ich aktualnych wymagań i dlatego potrzebuje outsourcingu, a outsourcing jednak mimo wszystko jesteśmy mniejszymi firmami, bardziej elastycznymi, szybciej działającymi i szybciej dostosowujemy się do tego, dlatego my mamy tych pracowników i nadal jesteśmy w stanie realizować projekty. I chyba walka jest w tej chwili nie tylko o to, kto będzie efektywniejszy, czy w którym kanale będzie efektywniejszym, tylko w którym kanale my będziemy mieli dobrej jakości zasoby. Ale to oprócz w takim razie, Przemku, samych zasobów ludzkich tak zwanych, czyli pracowników, również diametralnie zmienia się sama forma zarządzania pracownikami, a tu faktycznie można powiedzieć, że nie w każdej małej firmie jednak jest ta świadomość menedżerska. Duże firmy mogłyby sobie z tym lepiej poradzić, no bo jak zdalnie, bo mała ilość osób, nagle się okazuje, że już nie telefony są ważne, w sensie jakieś, wiesz, aparaty, urządzenia, tylko, czy technologie, tylko właściwie to, żeby było komu nimi pracować. Czyli
jakby zarządzać w takim razie, czyli w jaki sposób zachowywać się jako menadżer, żeby ci ludzie nie tylko w ogóle przyszli, ale też zostali. Oczywiście, jak najbardziej. Czy ja sobie dzielę to na takie dwa światy trochę, bo to, co powiedziałeś, czyli jeśli mówimy o małych firmach i o tym, jak one się będą dostosowywały do rynku, to jest jeden element. I tu na pewno ta konieczność dostosowania się do pracownika, który mówi, ja chcę być zdalny, ona jest, istnieje, ale myślę, że to nie jest najważniejsze z punktu widzenia naszej dzisiejszej rozmowy, bo to jednak mówimy o MSP. Jakbym miał to skwitować, to powiedziałbym, nie masz wyboru, pracodawco, musisz się dostosować do tego, że pracownik nie będzie chciał przyjeżdżać do pracy, będzie wolał działać zadaniowo i rozliczać się z tobą za efekt, bo tacy są milenialsi i zety. Koniec, kropka, ale w tym przypadku jestem przekonany, że małe firmy po prostu się do tego dostosują szybko. Natomiast jeżeli mówimy o dużych firmach, to tutaj kwestia tego, jak wygląda transformacja całej firmy, dostosowanie się do procedur, no jest dużo bardziej skomplikowanym zadaniem i dużo, w związku z tym zostawia też dużo więcej miejsca na współpracę, jeżeli chodzi o firmy outsourcingowe. Okej, ale to jednocześnie trzeba powiedzieć, że też i pracownicy w jakiś sposób się dostosowują do tego, czy może to pracownicy to wymuszają? No powiedziałeś, że takie są zety, tacy są milenialsi, no ale wiesz, że też nie wszyscy, tak? Wiesz, że też, że niektórzy jednak pracownicy lubią przyjść do pracy, chcą przychodzić do pracy i utożsamiać się z firmą. Czyżby to w jakimś tam stopniu bardziej charakteryzowało call center? To znaczy, ja bym powiedział tak, bo do tego, co powiedziałeś, to myślę, że powinniśmy za chwilę dojść, dojdziemy jakby samodzielnie, tak automatycznie, bo ważniejsze są, moim zdaniem, na początku są drivery pewne. I jeżeli chodzi o to, jakie najważniejsze wyzwania zauważają menedżerowie podczas zatrudniania w tej chwili, to na przykład opierając się na takim badaniu, które zrobiło Fast Company, jednym z największych problemów jest zbyt mała ilość talentów na rynku i w związku z tym, jakby jeżeli nasz pracownik wymagać będzie, czy będzie miał jakieś wymagania i tym wymaganiem będzie na przykład praca 2-3 dni z domu, bo inaczej nie przyjdzie do pracy, to żaden pracodawca nie będzie miał za chwilę wyboru do tego, czy w ogóle zaakceptować takiego pracownika. Chce mieć dobrego menadżera, tak? Chce mieć dobrego handlowca, czy kogoś, kto jest customer care, to będzie musiał stworzyć takie środowisko, które pozwoli temu pracownikowi usiąść w domu przed laptopem i pracować zdalnie. Jeżeli tego nie zrobi, tego pracownika weźmie ktoś inny. Oczywiście o co zapytałeś, czy atrakcyjność samego pracodawcy jest ważna? Oczywiście jest ważna, jest jednym z bardzo ważnych elementów, ale nie jest najważniejszym. Wiesz, tak przesłuchuję się w waszej rozmowie, dochodzę do wniosku, że no nie ma odwrotu od obsługi klienta, czy inaczej, czy zatrudniania pracowników w momencie, kiedy mamy w branży na przykład outsourcingu rotację na poziomie około nawet 30% w skali roku. To oznacza, że przynajmniej 30% pracowników tak szybko odchodzi. Ja pamiętam około 2007-2008 roku, może wspomniałem takie słowa, spieszmy się kochać pracowników, tak szybko odchodzą. I w branży call center ma to chyba bardzo duże uzasadnienie i wówczas powiedziałem, że przyszłością obsługi klienta, albo inaczej sposobem na zapełnienie słuchawek bądź stanowisk telemarketerskich jest po prostu wydelegowanie pracy związanej z obsługą klienta do mniejszych lokalizacji. I pamiętam, jakim zbulwersowanym, pamiętam, mój był szef, kiedy stwierdziłem, że trzeba uderzać w mniejsze miejscowości, budując tam outsourcingowe call center. Oczywiście 3-4 lata później, po tej rozmowie, ruch dużych outsourcingowych call center rzeczywiście ukierunkowany był w mniejsze miejscowości. Dzisiaj trudno jest znaleźć outsourcingowe call center działające na przykład w Warszawie, które świadczy swoje usługi klientom w całej Polsce. Jeżeli już świadczą jakieś usługi, no to na ogół z lokalizacji daleko wysuniętych z Warszawy. Mam tutaj na myśli Radom, mam tutaj na myśli, nie wiem, Włocławek, Toruń, może Gdańsk nawet, albo Wrocław. Twoja firma działa na terenie całego kraju, ale gdybyśmy mieli, Przemku, uprzeć się, to pewnie byłbyś w stanie realizować swoje usługi również na przykład z Teneryfy.
Oczywiście, bo to, co powiedziałeś, to jest absolutnie trend, który jest nieunikniony i on działa. Ja pamiętam z zeszłego roku, czy sprzed 2 lat przykład, gdzie jeden z dużych banków chciał stworzyć w Warszawie call center na kilkadziesiąt stanowisk i nie był w stanie znaleźć pracowników, mimo tego, że wydawało się, że duży bank, renoma, multisport i tak dalej, tak? I to będzie tak ciekawe dla pracowników tych młodych, że oni będą przychodzili chętnie i z uśmiechem pracowali. No nie udało się tego w ogóle uruchomić, właśnie z tych powodów, o których ty powiedziałeś. Ja nie wspomniałem na początku rzeczywiście jednej ważnej rzeczy. Ja praktycznie nie mam biura. Wszyscy pracownicy, którzy u mnie pracują, pracują zdalnie. To ma wiele plusów, ale ma też oczywiście parę wyzwań, które przeszkadzają współpracować. Znaczy, mnie nie bardziej interesują w tej naszej dzisiejszej rozmowie te minusy pracy zdalnej, bo nie ukrywam, że całkiem spora ilość firm przegląda się z uwagą tematyce związanej z pracą zdalną. Oczywiście są takie dni w niektórych korporacjach, gdzie pracuje się z domu, ale są to na przykład 1-2 dni w tygodniu. I rzeczywiście duże korporacje no, muszą się dostosowywać, to tutaj chyba się wszyscy zgodzimy, do wymagań swoich pracowników, bo sama karta multisport czy jakieś dodatkowe benefity, nie wiem, owoce w firmach, to jest już tak powszechne, że no nikogo już nie zaskakuje. Znam opowieść mojej znajomej, co prawda nie pracuje to pracownik w dziale obsługi klienta, a bardziej jako programista, ale tam były również takie kwestie związane na przykład z kolorem laptopa obudowy, tak? Gdzie benefitem dla niego była nie srebrna, tylko ciemnosrebrny na przykład kolor obudowy komputera. To jakby pokazuje też sposób, w jaki podchodzą firmy do samych pracowników. Jeżeli pracownik rzeczywiście ma potrzebę albo konieczność pracy zdalnej, no to on rzeczywiście z takiej pracy zdalnej będzie korzystał. Innym pytaniem albo innym problemem jest pytanie dotyczące bezpieczeństwa danych, to jest raz, a druga sprawa motywacji tych ludzi, bo jak wiemy wszyscy, motywowanie pracowników zdalnych no jest niestety trudniejsze. Chyba, że się nie zgadzasz. Oczywiście, wiesz co, to jeśli pozwolisz, tylko najpierw jeszcze odpowiem na twoje pytanie odnośnie Teneryfy. Czy można pracować z Teneryfy na przykład? Akurat Teneryfa jest świetnym przykładem, dlatego że jest w Europie, niedrogie ceny połączeń i internetu, więc ja mogę. Moi pracownicy też mogą pracować. Ja sobie absolutnie wyobrażam taką sytuację, że mój pracownik wjeżdża na Teneryfę, tak jak ja w zeszłym roku w grudniu i przez tydzień nikt nie zauważa, że zmieniłem miejsce. Tak? Wszystkie spotkania, które wykonujemy, my z definicji wykonujemy i tak zdalnie, przez Skype'a, przez Zooma i przy użyciu nowych technologii, więc absolutnie tak. Wszystkie aplikacje, z których w tej chwili my korzystamy, działają w internecie, więc nie ma absolutnie żadnego problemu w tym, żeby pracować w tej chwili z Teneryfy, a paradoksalnie tam też koszty życia wcale nie są specjalnie różne od kosztów życia w Polsce. No i mogę powiedzieć to, co jest bardzo ważne, bo powiedziałeś o tym kolorze laptopa na przykład. I oczywiście tak, to jest, myślę, że to jest jednym z najbardziej istotnych trendów, które trzeba zauważyć. Im ważniejsza, czy im bardziej taka krytyczna pozycja tego pracownika, czyli na przykład jeżeli będziemy mieli informatyka, jakiegoś specjalistę, no to on ma większe wymagania, jest dużo bardziej wybredny, łatwiej mu zmienić pracę, więc może wybierać na przykład. No ale wiesz, ale zety też bywają wybredne, jeżeli chodzi o miejsce pracy, tak, czy stanowisko, czy nawet pensję. Ja znam przypadki, kiedy to telemarketer, który no nie miał żadnego doświadczenia, a aplikował na stanowisko telemarketera, no oczekiwał, że będzie zarabiał krocie, no niemalże jak parlamentarzysta. Oczywiście. A to jest niemożliwe z paru też względów. No wiadomo, że obsługa klienta jest takim dodatkiem do sprzedaży, elementem, który jest nieodzownym elementem w procesie obsługi klienta, ale z drugiej strony no, wchodzimy w etap sztucznej inteligencji i to może właśnie sztuczna inteligencja będzie przejmowała takich niepokornych zetów. Oczywiście, znaczy to co doznałeś, to jeszcze pytanie, to była taka jakby kwestia tego, na ile ci młodzi ludzie są umocowani w rynku i mają świadomość tego, jaką wartość niosą. Natomiast myślę, że w bardzo dużym stopniu to jest tak, jak powiedziałeś. Ja pamiętam w zeszłym roku właśnie na tej rzeczonej Fuerteventurze, nie Teneryfie, to akurat wyspa obok, rozmawiałem z Angielką, która tam pracowała i ona miała dobrą pracę w marketingu, zarabiała rozsądne pieniądze gdzieś w Anglii i przyjechała na tą Fuerteventurę być kelnerką. I na pytanie, dlaczego tak zrobiła, ona mówi, wiesz co, bo tu jest fajna pogoda prawie cały rok, ciepło, mam morze i właściwie to jest dla mnie ważniejsze niż tam ileś pieniędzy, które zarobię w marketingu. No i ja w związku z tym
stawiam taką kwestię. Może nie jest tak, że wszyscy, którzy wyjadą, będą, będzie dla nich praca jako na przykład kelnerów i będą chcieli być kelnerami. Natomiast jeżeli stworzymy takie środowisko, które mówi, chcesz pracować z Teneryfy, czy chcesz pracować z Tajlandii, proszę bardzo, ja ci daję pełen gotowy pakiet informatyczny, który zapewnia bezpieczeństwo, łączność i tak dalej, i ty możesz wykonać tą pracę. I teraz pozostaje kolejne pytanie, bardzo ważne, czy ci ludzie, których będziemy zatrudniali, czy oni mają skillsy, tak? Czy mają umiejętności, żeby wykonywać dla nas tą pracę? Mhm. A to jest właśnie dużym problemem w współczesnym rynku pracowników, kiedy to pracownik ma jakby ambicje, chciałby duże oczekiwania ma, natomiast jeżeli chodzi o posiadane przez niego kompetencje, szczególnie kompetencje miękkie, no to bardzo to kuleje. Zresztą na łamach CC News zdarzyło mi się pisać artykuł, który jakby dobitnie pokazywał, a może nie sam artykuł, tylko informacje w nim zawarte pokazywały, że jeżeli chodzi o szkolnictwo w Polsce, to kwestie związane z umiejętnościami miękkimi pozostają daleko w tyle za interpretacją nad niemnem. Oczywiście. Czyli tutaj znowu jak gdyby nieustannie, ja dzisiaj będę jednocześnie takim, powiedzmy sobie, orędownikiem rozmawiania o zarządzaniu takimi osobami. Można znowu powiedzieć, jak takich ludzi znaleźć, którzy jednak te kompetencje mają, albo co zrobić, żeby w nich te kompetencje, nie wiem, odkryć, czy też nauczyć, wyszkolić. Jak ty, Przemku, sobie z tym radzisz w takim układzie? Moim zdaniem to jest jeden z najważniejszych wyróżników i może być jednym z najważniejszych takich elementów, które pozwolą ściągać pracowników. Młodym ludziom, i to jest zmiana socjologiczna, która jest bardzo wspaniała i która następuje. Młodzi ludzie mówią, ja jestem nastawiony na wzrost, na rozwijanie samego siebie. W związku z czym są bardzo podatni na to, żeby rozwijać ich umiejętności. Również takie umiejętności miękkie, o których, Karol, wspomniałeś, ale tak naprawdę wszystkie umiejętności w jakichś obszarach zamkniętych. To jest bardzo ciekawe też, że większość tych młodych ludzi jest mocno skupiona na pewnych zamkniętych elementach. Ja myślę, że oni działają dużo bardziej zadaniowo niż działały poprzednie pokolenia, co jednocześnie sprawia dla nas zatrudniających wspaniałe możliwości. Bo jeżeli będziemy umieli powiedzieć takiemu człowiekowi, posłuchaj, zgodnie z badaniami, za 10 lat połowa aktualnie takich prostych prac zniknie, a na ich miejsce powstanie drugie tyle prac, które są zupełnie jeszcze nawet nie wymyślone, na przykład trener sieci neuronowych, tak? To ty jeszcze nie masz tych kompetencji, nikt jeszcze nie ma tych kompetencji, ale ja cię ich nauczę, dam ci wiedzę i dam ci pracę, gdzie będziesz mógł zarobić dobre pieniądze, uczciwie, fajnie, w taki sposób, jaki będziesz chciał pracować, czyli na przykład z tej w Teneryfy. I to będziesz miał wszystko w tym jednym moim środowisku. Moim zdaniem tego rodzaju podejście kupi tych pracowników, którzy są na rynku i którzy są wartościowi. A ja teraz powiem coś bardzo kontrowersyjnego. Mam nadzieję, że się nikt z naszych słuchaczy i naszych gościu drogiej nie obrazisz. Czy nie masz wrażenia, że perspektywa 10 lat dla współczesnego Zeta to jest zbyt odległy punkt czasowy na horyzoncie? Przecież Zety często nawet nie myślą, co będą robić za 3-4 lata. Tu jest nagle 10 lat. Zdecydowanie się z tobą zgadzam. Ja powiedziałem o tym, jak wygląda to troszeczkę tak średnioterminowo. Z perspektywy menadżera zgadzam się. Natomiast sam Z, czy ogólnie osoba, no jeszcze wchodząca może w ten sposób, powiem, na rynek pracy, ona jeszcze nie myśli w tych perspektywach takich długofalowych. Ona bardzo często na etapie liceum na przykład nie wie, co chce studiować. Oczywiście, zgadzam się z tobą 100%. Prawda? Więc tu jest zmiana bardzo duża pokoleniowa, ale ja myślę, że tematykę związaną z pokoleniami, z Zetami, Grekami, to powinniśmy sobie zostawić na troszkę później, albo w zupełnie innym spotkaniu, bo chciałbym wrócić do twojej firmy i do tego, co robisz. Ja na początku dzisiejszego programu powiedziałem o ekonomii współdzielenia. I teraz powiedz mi, jak twoja firma wpisuje się w tą ekonomię współdzielenia? Może dwa słowa na temat tego, czym jest ekonomia współdzielenia. Jest to taki trend, który mówi, czy który zakłada, że jest ogromnie duża ilość zasobów na rynku, które nie mogą być wykorzystane w taki klasyczny sposób. Czyli na przykład mamy car sharing, tak? Gdzie kilka osób jest w stanie współdzielić samochód czy miejsce parkingowe. I dokładnie tak samo jest z pewnymi
zasobami, umiejętnościami ludzi, czyli na przykład z wiedzą księgowej, tak, która być może doskonałym specjalistą, ale jest już na emeryturze albo opiekuje się osobą starszą i nie jest w stanie pracować 8 godzin, ale jest w stanie pracować na przykład 3 godziny dziennie. Nowoczesna technologia... Ale czy nie masz wrażenia, że to jest tak naprawdę tylko taki buzzword, ta sharing economy? Bo tak naprawdę o ekonomii współdzielenia, czy ekonomii dzielenia się zasobami swoimi mówiliśmy już 20-30 lat temu w Polsce? Oczywiście, to znaczy rozmawialiśmy na ten temat i od wielu lat... Ale nie nazywaliśmy tego w ten sposób, prawda? Tak, znaczy ja wyróżniam trochę to, co my robimy. Nazywam to oczywiście sharing economy, czy ekonomią współdzielenia, ale jak popatrzymy na firmy z rodzaju Ubera, tak, który też mówi, że jest sharing economy, ale tak naprawdę to on jest po prostu konceptem biznesowym opartym o pewien rodzaj usług, to ja bym pracę zdalnych outsourcingowych centrów jednak porównał do tego modelu. Czyli nie mówimy o tym, że mamy jedną lodówkę, do której wkładamy sobie, każdy ma swoją półkę, tak? Tylko mówimy o tym, że my umiemy dostarczyć pracę, pełnowymiarowe etaty z pojedynczych godzin czy kawałków czasu i umiejętności naszych pracowników. Czyli jeżeli mamy tak, ten shortage, tak? Czyli jeżeli mamy brak pracowników do pracy, na przykład do przetwarzania dokumentów księgowych, bo młody człowiek, który wychodzi i ma te 20 parę lat, on po prostu nie jest zainteresowany tym, żeby przez 8 godzin dziennie sprawdzać PDF-y i poprawność skanowania. Nie znajdziemy takiego pracownika. On się nam wypali, w 3 tygodnie nam odejdzie, a to, co nam zostaje, to jest ciągła rotacja, tak jak powiedziałeś, powyżej 30%, ciągły koszt rekrutacji i ciągły koszt szkoleń. I to jest bez sensu. W związku z czym, i to jest sposób, my znaleźliśmy sposób na ten problem. Tak? My działamy właśnie w taki sposób, że wykorzystujemy granulację zadań, czyli to, że też firmy mają lepiej poukładane procesy, one są bardziej granularne, bierzemy takie pojedyncze zadania i dajemy zdalnie pracownikom możliwość wykonywania mniejszych zadań za z góry określone stawki. Czyli to trochę łączy wtedy taki constant gratification, czyli taką ciągłą, natychmiastową nagrodę za wykonaną pracę, czyli na przykład wykonujesz telefon i tak jak robimy to dla jednej z firm, dla Komfortu, firma, która sprzedaje dywany i to, co jest związane z podłogami i wykładziny, dla nich robimy na przykład ankiety związane z satysfakcją klienta i przy okazji też weryfikujemy jakość poddostawców, takich B2B. Mój pracownik dostaje za każdą odbytą rozmowę, od razu na swoim koncie widzi klik, skoczyła mu złotówka i pracuje tyle, ile czasu ma. Może to robić w piątek wieczorem, na przykład w sobotę, bo wtedy jest lepsza odbieralność w projektach B2C, a po skończonej pracy klika wypłać. I ja te pieniądze mu przelewam w ciągu 2 dni roboczych. To jest dla niego taki element, który natychmiast sprawia, że jemu się chce pracować i on nie wypala się, tak, nie zużywa. Jeżeli dodatkowo mamy takich pracowników dużo, no to jesteśmy w stanie składać dosyć ciekawe konstrukty i ciekawe projekty, które wykonujemy. Bo to samo możemy robić w przypadku projektów, które są związane z przetwarzaniem i digitalizacją danych, albo takie same projekty jesteśmy w stanie robić na przykład szkoląc sztuczną inteligencję i dostarczając na przykład tysiące zróżnicowanych przykładów, na przykład zastrzeżenia karty, tak? Bo sztuczna inteligencja też się musi na czymś uczyć. Więc to się da robić, tak? My to robimy. Mówiliśmy troszkę tutaj teraz o trendach de facto, dotknęliśmy tego tematu, ale chciałbym teraz zadać Tobie pytanie o generalnie trendy związane z obsługą klienta nie tyle w Polsce, co również i na świecie, bo na pewno takie trendy też obserwujesz. Czy zechciałbyś się podzielić swoim punktem widzenia na ten temat? Myślę, że też na ten temat trochę wiem. Rzeczywiście, na pewno obsługa klienta, ona bardzo mocno idzie, że zmienia się w stronę wykorzystania różnego rodzaju automatów, botów, chatbotów i sztucznej inteligencji, która no, ma za zadanie zasypać ten problem ludzki, tak? Problem z zabezpieczeniem chociażby pracowników do contact center. To jest moim zdaniem bardzo dobry trend i wygrają na pewno ci, którzy będą umieli najbardziej skutecznie połączyć technologię, czyli na przykład takiego chatbota i w odpowiednim momencie przepiąć go na przykład już do żywego konsultanta. No i powstanie pytanie oczywiście, czy ten konsultant musi być w firmie, czy nie. Nie zawsze i nie w każdym projekcie. Okej, to mamy chatboty, czy coś jeszcze w takim razie z tych technologii i trendów mógłbyś nam wspomnieć? Bardzo przydatne są wszelkiego rodzaju
rozwiązania czy narzędzia, które pomagają za pomocą najczęściej sieci neuronowych i sztucznej inteligencji, choć to jest troszeczkę buzzword, tak? Powiedzmy, że tam jest pod spodem jeszcze wiele takich rzeczy, które jest do zeksplorowania i których nie wykorzystujemy w pełni, czyli na przykład machine learning, czy zbieranie dużej ilości danych i po prostu analizowanie ich pod różnymi kątami, tak żeby na przykład klient, który wchodzi do nas z powrotem na stronę, żeby miał lepszą podpowiedź i na przykład dostał od razu ofertę na przykład na, nie wiem, czerwone Nike, ponieważ to jest jego ulubiony kolor, tak? Dzięki tego rodzaju automatyzacji skracamy tą pracochłonność, a do naszego konsultanta, który tylko za zadaniem, z reguły powinno być już takie dopinanie czy sprzedaży, czy przejmowanie trudnych pytań i odpowiedź na trudne pytania, no to dzięki temu, dzięki jakby połączeniu tych rozwiązań, no to jesteśmy w stanie sprawić, że klient się czuje lepiej zaopiekowany, a z drugiej strony my też i obniżamy koszty jako jakby ten sprzedający i w ogóle jesteśmy w stanie realizować potrzeby biznesowe, czy nasze cele biznesowe. No czyli mamy tutaj do czynienia z taką typową personalizacją obsługi klienta w połączeniu ze sztuczną inteligencją. Tak. Myślę, że to jest trend, który będziemy bardzo mocno widzieć. To jest oczywiście bardzo też kontrowersyjny trend, bo powstają też pytania, jak dużo danych można zbierać, na przykład jak dużo danych zbiera Facebook, Google i inne firmy, czy również strony internetowe, po których chodzimy i w jaki sposób je przetwarza. Koniec końców, moim zdaniem, jest to trend absolutnie nieunikniony, a ilości danych, które już są przetwarzane o nas, są tak duże, że ja powiedziałbym, że nasza prywatność w sieci, ona upadła już dawno temu. No, podobno nie ma prywatności w sieci już. Też tak myślę. No właśnie, bo to w pewnym sensie dane tworzą dane, ze względu na to, że jeżeli widać tylko chociażby z GPS-a, że jesteśmy w danej galerii handlowej albo z Bluetootha, bo ostatnio dostałem od mojego telefonu ostrzeżenie, że jedna z aplikacji, czytaj Facebook, zużywa bardzo dużo energii, baterii. Dlaczego? Bo próbuje wykorzystać mój Bluetooth. Czyli prawdopodobnie łączyć z innymi telefonami i tak dalej, czyli w okolicach kogo, czego, gdzie jestem. Jak już GPS nie działa, no to może Bluetootha i paradoksalnie tego się nie dało wyłączyć z poziomu aplikacji. Więc jak gdyby to też pokazuje, że chociażby taka informacja, że jesteśmy w jakiejś galerii handlowej, rodzi następne informacje, czyli w pobliżu jakich potencjalnie sklepów jesteśmy. I jeden machine learning powie, to jest potencjalna informacja, a inny powie, on tam był. I jak gdyby to nie zmienia faktu, że z jednego wyjścia do galerii może być kilka mega informacji o nas, co robiliśmy i tak dalej, gdzie jedliśmy, za co płaciliśmy i w ogóle. Oczywiście. No tak, ale wiesz... Tu jest też bardzo taki ciekawy punkt, o którym wspomniała jedna z moich znajomych w trakcie takiej prywatnej rozmowy troszkę. Powiedziała mi o tym, że świat był podzielony na kilka epok i dotychczas mieliśmy epokę oczywiście kamienia łupanego, no to wszyscy wiemy doskonale. Mieliśmy też epokę złota i fascynacji złotem, mieliśmy też epokę ropy i wszystkich takich paliw kopalnianych i dzisiaj, no musimy to powiedzieć, ale mamy do czynienia z epoką danych cyfrowych i big data. I teraz, czy będziemy je wykorzystywać, czy też nie, to jest nasza oczywiście sprawa, mówię tutaj w kontekście biznesu, ale najistotniejszym jest elementem, na ile my sami, jako klienci czy konsumenci, jesteśmy w stanie swoje informacje przekazać dalej w celu lepszego dopasowania ofert czy reklam, czy tego, co my robimy, czy w jakim kontekście i co oglądamy, aby to było jak najbardziej do nas dobrane i pod nas jakby określone. Rzeczywiście my nawet w Polsce już tak dużego lęku przed sztuczną inteligencją nie mamy, jak mieliśmy na przykład 5 lat temu. Nie mamy też problemów z ekonomią współdzielenia. Mamy natomiast problem z, i to ostatnie badania też, zdaje się, że Gumtree opublikował to, wskazują, że no jesteśmy jednak trochę narodem konserwatywnym i nie bylibyśmy zdolni do przekazania opieki nad naszymi dziećmi bądź bliskimi automatom i robotom. Z drugiej strony coraz popularniejsza jest w Polsce między innymi, ale nie tylko w Polsce, kwestie związane na przykład z monitorowaniem życia i przekazywaniem danych medycznych, czyli tak zwana telemedycyna.
Tutaj widać bardzo wyraźnie trendy związane z nie tyle sztuczną inteligencją, co z Internet of Things i zbieraniem danych z różnego rodzaju urządzeń. I to, co o czym ty powiedziałeś, Karolu, to jest to przykład zbierania danych i przekazywania ich dalej. I teraz problemem jest nie to, czy zostanie to wykorzystane, czy też nie, ale problemem jest temat, czy problem, do czego zostanie to wykorzystane. Mamy, Bo to, że zostanie, to na pewno to możemy być pewni. Tak, tylko w jakim celu, tak? Jeżeli dokładnie celem naszym i big data, i sztuczna inteligencja jest tak naprawdę tylko narzędziem związanym z dostosowywaniem naszego poziomu jakości i samej obsługi klienta, no to super, no to właśnie na tym to polega, żeby sztuczną inteligencję traktować jako narzędzie, a nie jako cel samym w sobie, tak? Firmy, odnoszę wrażenie, że bardzo często mają z tym problem ze zrozumieniem istoty sztucznej inteligencji. Jeżeli traktujemy sztuczną inteligencję jako narzędzie, na równi z telefonem, na równi z reklamacjami pisanymi na papierze, czy czatami przez internet, no to wszystko jest w porządku. Jeżeli natomiast sztuczna inteligencja będzie bardzo wkraczała w naszą prywatność, w nasze życie, będzie ingerowała w to, co mamy zobaczyć, to tutaj zaczynamy się bać. I z drugiej strony, no na co dzień mamy styczność z Facebookiem, tam też algorytmy podpowiadają, które newsy, czy które wpisy z naszych znajomych mogą dla nas być interesujące. To jest początek nauki, ale tam mamy właśnie zaszytą sztuczną inteligencję i mamy zaszytą uczenie maszynowe. I teraz pytanie, jak możemy to przełożyć na obsługę klienta? To, co dla nas prywatnie może być przekleństwem, czy jakąś trudnością, czyli właśnie to, że duża ilość danych o nas jest zbierana, to jest jednocześnie właśnie dzięki wykorzystaniu tych różnego rodzaju algorytmów zbawieniem dla tych, którzy dostarczają nam usługi. I pytanie to właściwie nie jest już takie, czy wykorzystywać. To pytanie, które padło 2 tygodnie temu na spotkaniu w Google dotyczącym właśnie sztucznej inteligencji, to było takie: zadaj sobie pytanie, drogi przedsiębiorco, co się stanie, jeżeli nie zaczniesz ty w tej chwili korzystać z takiego rodzaju algorytmów jak sieci neuronowe i chociażby machine learning. Bo może się okazać, że za chwilę już jej po prostu nie będzie, ponieważ też nie dostarczysz swojemu klientowi tego, czego on będzie od ciebie oczekiwał, na takim poziomie, na jakim będziesz tego oczekiwał. I także to jest absolutnie must. Zupełnie innym tematem, myślę, że nie jest to na dzisiejszy temat, to są kwestie etyczne wykorzystywania tych algorytmów i danych. Tylko ta etyka też się zmienia z czasem, bo coś, co kiedyś było etyczne, po latach, bo się zmieniają trendy, zmieniają się przyzwyczajenia i wychodzą pewne jak gdyby rzeczy, okazuje się, że już etyczne nie jest. I tam pewnie przykładów można byłoby mnożyć, jak chociażby to, że w latach tam bodajże 50. amerykańscy lekarze reklamowali papierosy jako świetny sposób na odstresowanie się. A dzisiaj wiemy, że... To środek medyczny był, środek medyczny nawet. Tak, dokładnie, więc dzisiaj wiemy, że... Niemalże jest sprzedawane w aptekach. Tak, wiemy doskonale, że to są nadal te same papierosy, no może trochę tam, powiedzmy, mniej szkodliwe niż kiedyś, a jednak wiemy, że papierosy i wiemy, że to jest bardzo nieetyczne, co kiedyś wydawało się, Ale wiesz, ale nie musimy szukać przykładów ze Stanów Zjednoczonych. Ja to nie pamiętam tego oczywiście, także wybaczcie, ale pewnie może, mam nadzieję, że są wśród naszych słuchaczy również takie osoby, chociaż no tylko tak mogę założyć, które pamiętają elektryfikację w Polsce. Przecież Polacy, czy nie tylko Polacy, ale generalnie ludzie no, bali się elektryczności. Mhm. Nie wiem, czy kojarzycie film, ale na pewno kojarzycie Sami swoi. I jasne. Matka Pawlaka, która no, stwierdziła, że nie chciałaby mieć elektryczności w swoim domu i najlepiej to jest spać na tym piecu, bo rzeczywiście nam jest wygodnie korzystać z tych rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Mhm. Tylko postęp technologiczny powoduje, że my już nie mamy czasu na zastanawianie się. My po prostu sięgamy po to i korzystamy z tego. I tak samo jest ze sztuczną inteligencją, tak samo jest z uczeniem maszynowym i wszystkimi tymi kwestiami, o których dzisiaj zresztą w programie powiedzieliśmy sobie. Mhm. Nie mamy czasu na banie się. Mhm. To nie jest już ten etap. Zdecydowanie tak. To jest etap na oswajanie się i ewentualnie wprowadzanie w ramach własnych organizacji życia i możliwości korzystanie z tego, bo to nas po prostu wyprzedzi w pewnym momencie i trzeba się będzie... No tak, tak. Zresztą wiesz, założenia, wiesz, nawet ostatnio Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało raport, w którym dobitnie pokazuje, że firmy, które będą zacofane technologicznie, zacofane cyfrowo,
będą traciły, a te, które wejdą w ten stream związany z postępem technologicznym, będą bardzo szybko się rozwijały. I wszystkie badania, które są przeprowadzane, pokazują to wyraźnie, że na przykład stosunek kosztów do marży jest nieporównywalnie lepszy dla przedsiębiorstwa, które wykorzystuje sztuczną inteligencję. Albo te wszystkie technologie i wszystkie nowe trendy związane z poprawianiem i jakości obsługi klienta, i dostosowywaniem czy personalizacją samego procesu sprzedaży do klienta. Ja, jeśli pozwolicie, to ja to trochę tak jeszcze też skomentuję. Moim zdaniem to nie jest kwestia czy zastosowanie, to jest absolutnie wyścig już w tej chwili i w nim nie można nie wziąć udziału. To nie mogę powiedzieć, o jakim projekcie w tej chwili myślę, ale mamy taki projekt dosyć duży, w którym szacujemy, że nasza efektywność kosztowa, czyli dzięki temu również konkurencyjność, będzie o połowę lepsza po zastosowaniu algorytmu sztucznej inteligencji. Jednym słowem, będziemy dwa razy tańsi niż konkurencja. A jednocześnie możecie utrzymać albo nieco obniżyć koszty produktu finalnego, który dajecie swoim klientom. Więc podnosisz marżowość, prawda? Ja mówię o tym projekcie finalnym. Ja mówię o tym efekcie finalnym, tak. No, my robimy to na tej samej marży, no właśnie, a na większej. Właśnie, więc dzięki temu masz nowe budżety na zagospodarowanie tego, nie wiem, na marketing, na badanie i rozwój, tak? Tak. Okej, słuchajcie, to ja mam taką propozycję. Skoro mówimy o pieniądzach, to o pieniądzach podobno się nie rozmawia przed południem, a zróbmy to po południu. Okej. Porozmawiamy sobie jeszcze o kilku elementach, które są z punktu widzenia i mojego, ale podejrzewam, że nas wszystkich, tematy związane z pracą, z byciem telemarketerem za 5, 10 czy 15 lat. Porozmawiamy sobie również o tym, jak motywować pracowników zdalnych. No i oczywiście o takich nowoczesnych trendach w outsourcingu, bo może wiecie albo nie, ale sztuczna inteligencja coraz wyraźniej i mocniej puka do outsourcingu i outsourcingowych call center, co może być sporym zaskoczeniem dla naszych słuchaczy, którzy siedzą w in-house'owych call center na przykład. Także zostajemy dzisiaj dzień optymistycznie, o godzinie 15 słyszymy się ponownie, gdzie będziemy rozmawiać o tych jakże ciekawych i pasjonujących tematach. Dziękujemy Ci, Przemku, za tę część i Wam również, szanowni słuchacze. I co, słyszymy się o 15 za parę godzin. Miłego dnia. Miłego. Dziękuję i do usłyszenia.